Go, 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 tu. Alicja, szybko, szybko. Ale Alicja, nie ale... Stresuję się, bo chyba nie chcę dzielić moje palce. Dawaj łeb. Piękne roboty. Zostałam szefem kuchni krakowskiej restauracji Zakładka. Czy dam radę ugotować francuskie dania dla 5 osób w ciągu 10 minut? Nowa seria odcinków Zamiana ról. Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, jak wygląda życie z perspektywy kogoś zupełnie innego? Będziecie świadkami niezwykłych, imponujących spotkań i momentów, które przekraczają granice wyobraźni. Zastępuje Julien Sechet, francuskiego szefa kuchni. Ejka krabeczki, dzisiaj dam popalić Alicji w mojej kuchni. Pod jego okiem będę gotować dla ekipy Aqua Team. Hej krabeczki! A to wszystko kontroluje sama właścicielka Renata. Hej krabeczki! Za każde danie otrzymam punkty. Jeśli uzyskam minimum 200 i zdążę w czasie, wygram 1000 euro! Ale to nie koniec, na przygotowanie każdego dania mam 10 minut. A najgorsze jest to, że nigdy wcześniej w tej kuchni nie byłam. To Julien będzie mi mówił, co gdzie jest i jak gotować. Czas start! Ekipa Aqua Team będą zamawiać dania z menu, będą mi dawać punkty od 1 do 10 w kategoriach wygląd i smak. Ale mogą też dawać minusy, więc wtedy tracę punkty. Trzymajcie kciuki. Zamawiamy tak, na przystawkę tatar dla wszystkich. Z czego? Z wołowiny. I sondaż. Rabarbar. I białe wino. I woda gazowana. Woda i wino, tak. I białe wino. Musimy zrobić tatar, sandacz i rabarbar. Dajemy radę. Tak, mamy 10 już minut. 10 minut, idziemy. Idziemy. Go, 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 tu. Voilà, całe. Chodź, szybko Alicja, szybko. Chodź tutaj. Już musimy startować sos holenderski. Ale szybko Alicja, szybko. I nie mamy dużo czasu, Ok, dawaj. Hey, ale Alicja, nie mamy czasu. Smak jest bardzo, bardzo ważny. Tak, jeszcze. O, tutaj dajemy radę. Czyli dlaczego zaczynają od przesłania od przystawki, tak? Jak się przygotowuje na przykład czytaniowa kolację, zaczyna się tak naprawdę od tań, które zajmują najwięcej czasu, po to, żeby one już były sobie w trakcie na przykład pieczenia czy gotowania, potem przechodzi się do tych najkrócej przygotowań. Cięższe niż sobie to wyobrażałam. Musimy kroić. Ty musisz odebrać rabarbar. Odebraj rabarbar. Ale szybko Alicja. Pamiętasz, smak i wygląd musi być naprawdę perfekto. Ale dawaj Alicja, dawaj. Bierz mięso i spróbuj, co robisz takie. Nie mamy czas. Ty jesteś bardzo dobry szefa dzisiaj. Ué, brawo! Widzisz, jak to jest łatwe? I co wychodzą, tak, gwiazda. Dawaj, ué! Alicja! Szparagi gotowe? Tak, już musimy odebrać szparagi. Miska. Która miska? Piękne roboty. Dawaj, Alicja, dawaj. 2 minuty. Szybko. Będzie ostre, ale to będzie dla taty. Ryba na kuchni! I już odebramy, tak? Wasze... Ja nie mam wody. No? No zdarzyła się Maj... w ostatnim momencie, na styk, tak? Tak, to wodę chcecie tak widać, zapomniałam się wodę przynieść. Dobra, proszę a woda. A gdzie idą te danie? Właśnie idę, cierpliwości. Jakiś taki nie za ładny ten jest. Chyba z dodatkiem ślimaku. Ej, wiesz co, mój kot ostatnio takie coś zostawił. No byłaś tam tatarachle. Ale nie zamawialiście. Ale to jest zawsze tatarachle. Widzisz, tutaj kucharza z chlebem. To zamawiamy. No, nie mam dodatka. Nie jest pyszny, tylko ona go pokroiła za grubo. Ja tu nie jestem jakąś specjalną fanką tatara, więc ja to tak degustuję. Najlepszego, najlepszy tatar dla taty. A to jest ten, co jest padło na ziemi, czy to jest ten? Przepraszam za spóźnienie, trzeba było odświeżyć chleb. Jeszcze za grubo pokroiłaś trochę, ale smak jest genialny. Bardzo Ci dziękuję za to doświadczenie, wow. Także daję Ci 10. Za wygląd, mój tatar wyglądał super, więc daję Ci 8, bo brakło mi chleba. Czyli razem ode mnie 18 punktów. To ode mnie Alessia, za wygląd masz mocne 8, bo brakowało mi tego chleba jednak na początku. Natomiast za smak daję 9, gdyby było delikatnie cieniej pokrojone, miałabyś max punktów, ale za to debiut to gratuluję, bardzo wysoki debiut. Łącznie ode mnie 17 punktów. Też mi tego chleba brakowało, więc za smak dam Ci 8. I też trochę był za grubo pokrojony, jak dla mnie, więc dlatego... No, 8 to jest prawdziwe.
Ale wy narzekacie naprawdę? No niestety. Natomiast za wygląd, to był bardzo ładny. Mogę dać ci 10 punktów za wygląd. A ja za smak. Mogłem ci dać 5 punktów, bo był trochę za ostry. Ale brakowało chleb, to minus 2. I brakowało wodę na początku, to minus 2. To masz na smak 1 punkt. Za wygląd to patrzę więcej na talerze. Ty masz wygląd problematyczny, faktycznie. Mam wygląd problematyczny? Bardzo, bo u nas tak nie było, u nas był super. Ale to był tester. Czyli jeden punkt. Czyli total masz 2 dla mnie. Ile punktów Arnold za wygląd dajesz, Alessi? 10 za wygląd, a za smak? 5 na 10. Mamy 10 minut, na 5 zdań. Drugi zdanie, idziemy. Idziemy. Kolejne danie. Ej, dawaj. Tyle? Więcej. Więcej. Już, Alicja, weź sondaż, mały kawałek i potem taki, zobacz. Tak. 3 minuty każdej strony. Super. Widzę. Już jesteś prawdziwy szef. Tak. Brawo, mamy takie organizacje, ja ci powiem, niesamowite. Widziała się, że rozpaliła ryba? Gdzie? Pokaż. Nie. Zobacz. A, faktycznie pali się. O, ale śmierdzi tutaj. Co to jest, Alicja? Całe masło jest czarne. Szybko, chodź. A. Dobra, nie wiedziałam, że gotowanie ryby jest tak stresujące i straszne. Ale dawaj, Alicja. Może i będzie dobre, ale nie wiem, co to będzie wyglądać. Dobra. Łe, stop, jest, dawaj. Ryba się trochę zsunęła. Wow. To jest zawsze dla nieudane dla taty. Płyty to są. Tak. To naszą kucharkę. Ja mam 5 szparagów, a ty? Ja mam 4. Ty masz 5? Ja mam 5. O ty, policzyłaś szparagi. No to co, wygląd super. Wygląd super. Ale ja czemu chyba ma 5 szparag, a mamy po 4? No. Bo tak jest. Sos bardzo dobry. Moja, słuchajcie, jest trochę przypalona, ale ja lubię taką. Przypaliłeś się coś? Nie. Julien, kto gotował? Alicja. Dobra, Alicja, możesz iść tam na kolejny, nie? Weź się na gotowanie, bo teraz, wiesz, tak. Deser. Nie ma czasu. Leć. Hop. Za smak ile dajesz? 10. 10 za smak, a za wygląd? 10. Okej, od Arno 20 punktów. Ja daję tak, za smak daję 10 punktów. Za wygląd muszę tutaj odjąć, bo niosła talerze najpierw dała mężczyznom, a mnie pominęła, a powinny być najpierw kobietom, tak? Więc ja tutaj może odejmę 2 punkty i dam 8 punktów po prostu, razem ode mnie 18. Ja za smak daję 10, bo ryba pyszna, zwłaszcza sosik, mnie bardzo miło zaskoczył, więc daję za smak 10. Za wygląd daję też 10, ponieważ mnie Alessia nie pominęła, także ode mnie 20 punktów. Wyrazy uznania za to danie, jeżeli chodzi o smak, bo jest przepyszne. Mimo, że ryba jest smażona, udało się zachować ten wspaniały, maślany smak, także muszę pogratulować. Szparagi chyba najlepsze, jakie jadłem od wielu lat, więc zważywszy, że to jej debiut, to tu naprawdę mocna dycha. Za wygląd, a 9 tylko dlatego, że była w topa z tym podaniem. 19 od Mikołaja. Na smaka, bo to mogłem podać 9, bo smak był dobry, tylko zimny. Co, ale nie było ciepły ten szparagi, było zimny jak... Czyli 6, minus 3, bo było zimny. A wygląd to 9 minus 2, bo podała mężczyznę pierwsze, czyli 7. 13 punktów ode mnie. Czyli ma 160 punktów. Nie ma czasu, musimy się streszczyć. Szybko. Musimy teraz zrobić deser i mamy wszystko gotowe. Alicja, już mamy 10 minut dla robić deser. Będę bardzo szybko. Już rabarbar jest gotowa. Weź cały dać rabarbar. I potem dajemy do góry. Najpierw trzeba tym razem kobietom podać, bo mama mi odjęła punkty. Alicja, nie mamy czasu. Szybko. Biegnij do góry, biegnij. Jedna z tych spadła na ziemię. Troszkę się rozkruszyło. Dobra, to próbujemy, bo wygląda ładnie. Ja mogę. Bardzo dobra. Ale sobie za dobre to gotujesz. Ciężko ci dawać niższe punkty. To jak z czasem? Udało się? No na styk z czasem, nie? Tak, powiem tak. Smak ja daję 9, a za wygląd... Bo troszkę poczuć ten to przekonać, za wygląd też daje 9. Za smak to 10 na 10, wygląd 10 na 10. Mój brat mnie kocha, widać to. Ode mnie za smak 5, bo coś tu jest za słodkie i spalone z wierzchu, więc piąteczka to tak będzie w sam raz. Spaliłeś.
Za wygląd daję 9, bo podane estetycznie troszkę tylko ta zarumieniona skórka. W sumie 14 punktów. Ja daję minus 10 i minus 10. O ja! Bo ja nie lubię rabarba najpierw. Bo to po co zamawiałeś? Po co zamawiałeś? Jeszcze było ciepło. Po co? Ja dużo ja mu minus 20. Ej, on to specjał, bo on nie chce mi dać te 1000 euro. Dlatego to robię. Na pewno. Srogi Antoine. Słuchajcie, no za smak ja daję 7, ponieważ nie przypadam za rabarbarem. I też bardzo słodki jest to deser. Czyli 7 daję. Natomiast za wygląd daję 8, ponieważ miałam spaloną kruszonkę. Jakoś tak mniej estetycznie wygląda, więc ode mnie Alessia 15 punktów. Dobra, to teraz będziemy sumować i za chwilę się okaże, czy Alessia wygra 1000 euro. Zróbmy teraz wielkie podsumowanie. Pierwsze danie miałeś 18, 18, 17, 2, 15, czyli 70 punktów. Na drugim miałeś 18, 20, 19, 13, 20, czyli 90 punktów, czyli 160 punktów. A teraz miałeś 18, 20, 15, minus 20, 15, czyli ile miałeś punktów? 15 plus 15? 30. Minus 20? 10. Plus 20? 30. Plus 17? 48. 68, 68 plus 160? To będzie 208. Czyli? Uwaga, spoiler! W kolejnym odcinku Julia i Renata będą musieli się wcielić w rolę modeli z trudnym challenge'em, który przygotuję ja. Wręczam wam moje kamyki, zaadoptujcie je na jeden dzień, później odłóżcie w wybrane miejsce przez siebie i żeby dalej mogę podróżować. Tak będzie. Subskrybujcie. Subskrybujcie.